Ceramiczne firmy, które działają na ziemi bolsawieckiej, corocznie wystawiają swoje stoiska na targach ceramiki w czasie bolsawieckiego święta. Wcześniej nie udało się jednak zebrać na jednej wystawie aż tak wielu firm i zaprezentować to, co mają one w swoich ofertach. Taka sposobność zdarzyła się w Muzeum Ceramiki, w którym otwarto ekspozycję z bolsawieckiej gliny. Ta wystawa, którą dzisiaj pokazujemy, jest kontynuacją wystawy, tak jak wspominałam, z 2016 roku, jest jak gdyby drugą odsłoną. Ta wystawa nadal, proszę mi wierzyć, ci, którzy nam zawierzyli swoje cenne eksponaty, nadal wędruje po Włoszech. Do tej pory prezentowana była m.in. Vitri sul Mare, to jest niedaleko Salerno, niedaleko Neapolu. Następnie była prezentowana w Anconie, w Instytucie Polskim w Rzymie i wreszcie w Światowej Stolicy Włoskiej Ceramiki, czyli Faenzie. Na wernisażu wystawy obecni byli przedstawiciele wszystkich firm, których produkty zaprezentowano. Niewątpliwie jest to sukces tej wystawy, ponieważ wcześniej trudno było takie jednoczące wszystkie firmy wydarzenia. To, co jest siłą, to, co się udało przez ostatnich parę lat, to zdobycie wzajemnego zaufania. To zaufanie ja podkreślam, ponieważ my startowaliśmy wiele lat temu w sytuacji konkurencji, ale takiej konkurencji, która często wymykała się z rąk. Były wielkie problemy dotyczące nawiązania i zrozumienia idei współpracy, konkurencji we współpracy. To jest niezwykle ważna rzecz. Udało się stworzyć bractwo ceramiczne, udało się organizować ceramików. Wystawa powstała w szczególnym momencie dla bolsawieckiej ceramiki artystycznej, która obchodzi 70-lecie swojego powstania. 70-lecie działalności i ciągłości historycznej to przede wszystkim gratulacje i podziękowania dla wszystkich tych, którzy współtworzyli spółdzielnię rękodzieła artystycznego Ceramika Artystyczna. Dla ceramika, zacytuję tutaj wypowiedź z 1945 roku pana Tadeusza Szafrana. Dla ceramika jest tu, względnie będzie raj prawdziwy. Tak pisał w lipcu 1945 Tadeusz Szafran, widząc przed sobą zrujnowany Bolesławiec. I ta odbudowa przemysłu ceramicznego w Bolesławcu udała się, zarówno w sensie ogólnym, jak i w przypadku poszczególnych firm, które sukcesywnie przez ten czas powstawały. A najstarszą z nich są zakłady ceramiczne Bolesławiec, które przeżywają z kolei 75. rocznicę swojego powstania. Zakłady te powstały na bazie niemieckich zakładów Hoffmana, które powstały pod koniec lat 80. XIX wieku. Na bazie techniki, która tam pozostała, na bazie osób, pracowników, którzy po wojnie jeszcze zostali w Bolesławcu, rozpoczęto produkcję. I generalnie na początku produkowano to, co produkował pierwszy właściciel przed II wojną światową. Ten właśnie zakład był też potem dostarczycielem kadr dla wielu powstających firm ceramicznych. Pracował tam m.in. ojciec Pawła Zwierza, współwłaściciela fabryki naczyń kamionkowych Manufaktura. I w imieniu Manufaktury w Bolesławcu chciałbym bardzo, bardzo serdecznie złożyć gratulacje pani Annie Bober-Tubaj za zorganizowanie tak wspaniałej wystawy, ponieważ moim zdaniem spotykamy się pierwszy raz w tak szerokim gronie, gdzie możemy pokazać tak naprawdę swój dorobek artystyczny z każdej z firm. Do tej pory jakoś nie potrafiliśmy się skupić, zebrać, a pani dyrektor, ja wiem, że jest bardzo ambitna i postanowiła zorganizować tą wspaniałą wystawę. Panie Pawle, bardzo pięknie dziękuję za te słowa, a ja mam tylko wielką prośbę, bo podziękowania spłynęły na moje ręce, a ja powiem od razu tak, to nie moje ręce, ale ręce mojej wspaniałej, fantastycznej ekipy. Ja bardzo Państwa proszę teraz o wielkie brawa dla wszystkich pracowników Muzeum Ceramiki. Starszy bolesławieckiego bractwa ceramicznego Jarosław Rutyna podkreślił z kolei tę wielość miejscowych firm ceramicznych, wśród których najwięcej jest tych małych firm prowadzonych często przez jedną osobę bądź małżeństwo. Chciałem powiedzieć taką jedną rzecz, która bardzo często wraca do nas, jak jeździmy po jakichś wystawach, targach. Bardzo często podchodzą ludzie i pytają się, stwierdzają taki fakt, że no ja nie wiedziałem, że sądziłem, że Bolsawiec to jest jedna firma, a przyjeżdżając tutaj, czy dowiadując się od nas o takiej różnorodności, że w ogóle nie mieli pojęcia.
Taka niezwykła okazja spotkania się w jednym miejscu zdecydowanej większości lokalnych firm ceramicznych dała też sposobność do wspólnej fotografii. Wystawa prezentowana w budynku Muzeum Ceramiki przy ulicy Kutuzowa otwarta jest dla zwiedzających w godzinach pracy tej placówki i czynna będzie do połowy października. Ekspozycja z bolesławieckiej gliny przygotowana została w ramach projektu Polska i Norwegia na europejskim szlaku ceramiki.